Część z was mogła się ostatnio nadziać na krzykliwe nagłówki wieszczące rychły koniec rosyjskiego dyktatora. Wszystko wskazuje jednak na to, że to tylko kolejny przedwczesny wystrzał. A może nie? Może faktycznie komuś się kopnęło w kalendarz, ale się tego nie dowiemy ze względu na jakość fama licznych sobowtórów podstarzałego cara? Plotki o tym bowiem, że Putin posiada na swoich usługach licznych, niekoniecznie spokrewnionych z nim bliźniaków, chodzą od dawna. A może po prostu doskonale opanował zdolność do tak zwanej bilokacji? Nieistotne. Plotki jak plotki. Jedni w nie wierzą, inni uważają, że to wymysł rodem z filmów o Jamesie Bondzie i rozmaitych arcyzłolach. Za temat postanowili więc wziąć się japońscy naukowcy oraz specjaliści od kryminalistyki ze wsparciem technologii opartych na, a jakżeby, sztucznej inteligencji. I oto wnioski, do jakich doszli. Według nich Putin w istocie ma co najmniej dwóch sobowtórów. Wynika to zarówno z analizy twarzy, która pomiędzy prawdziwym przywódcą Rosji wynosi jakieś 50 kilka %, a pomiędzy sobowtórami już tylko 18. Ale przeanalizowali także sposób chodzenia czy wymawiania konkretnych słów. Zgodnie z tymi informacjami, jak wielu się domyślało, zarówno Most Krymski, jak i Mariupol nie zostały odwiedzone przez oryginał, a przez jego wiernych bliźniaków. Nie ma zresztą co udawać, ten biedny Mariupolski klon starzeje się w sposób zupełnie inny od pierwowzoru i moim zdaniem, nieważne ile botoksu by w niego nie wstrzyknęli, to będzie już wyglądał tylko mniej i mniej podobnie. Dziwię się natomiast, że reżim nie postawił na nowe metody oszukiwania obywateli, bo sobowtóry serio zalatują trochę Jamesem Bondem. Mogli przecież postawić na własną sztuczną inteligencję, zaoszczędziliby sobie sporo na chirurgiach plastycznych. Chociaż z drugiej strony do postawienia takiej sztucznej inteligencji przydałby się w miarę mocny komputer z dobrym układem. Nie wiem, może na przykład taki od Apple z chipem M3, ale Apple od dawna nie sprzedaje sprzętu w Rosji. To jest najbardziej naciągane przejście, jakie zrobiłem między newsami. Ale tak, jesteśmy już po nowej konferencji Apple, podczas której zaprezentowano nowe jednostki firmy z Cupertino. I oczywiście najwięcej do powiedzenia mają ludzie, którzy nie posiadają żadnych produktów Apple. No dlatego posłuchajcie, co mam wam do powiedzenia. Nie wiem, czy jest sens rozwodzić się nad ceną nowych produktów, bo ta niezmiennie budzi okrzyki oburzenia, a później niezmiennie wszystkie, bądź prawie wszystkie produkty z nadgryzionym jabłkiem w logo okazują się hitami sprzedażowymi. Dlatego powiem wam, po prostu nie jestem docelowym klientem, bo dla mnie 9 kafli za lapka z 8-rdzeniowym chipem i 8 giga RAMu to za dużo. Na moje to tak co najmniej 4 razy za dużo. I tak, wiem, system, środowisko, jakość wykonania. No ale mieliśmy tą dyskusję już ileś razy. Ja jestem cebulakiem i bym nie kupił, ale innym nie będę zaglądał do portfela. No chyba, że zamierzają kupić Maca Pro za 40 tysięcy, to wtedy jestem ciekawy, skąd wzięli na to pieniążki, co? Są jednak dwie rzeczy, nad którymi chcę się pochylić. Po pierwsze, procesory, bo to one tak naprawdę najbardziej mnie ciekawią. Najnowsza trzecia linia zawiera w sobie 3 chipy, przynajmniej na razie. Podstawowy M3, zaawansowany M3 Pro oraz ekstremalny M3 Max Hyper Turbo Giga Mega. Z tego co widziałem, są one porównywane głównie do pierwszej serii procków ARM od Apple i w gruncie rzeczy nic w tym dziwnego, bo w mojej opinii M2 było zaledwie odświeżeniem. Różnica w wydajności pomiędzy generacjami była marginalna. Oba też były w technologii 5 nanometrów. Stąd też największą zmianą zdaje się być przejście na 3 nanometry, co jest już sporym osiągnięciem i widać to na wydajności. Podstawowy chip M3 ma posiadać 8 rdzeni CPU, w tym 4 wydajnościowe oraz 4 energooszczędne i według zapewnień producenta będzie posiadał taką samą wydajność jak M1 na połowie poboru mocy oraz będzie 35% bardziej wydajny w szczycie. 10-rdzeniowy układ graficzny natomiast ma być aż 65% mocniejszy. Przechodząc dalej, M3 Pro ma posiadać 12-rdzeniowy procesor, w tym 6 wydajności i 6 energooszczędnych oraz 18-rdzeniowe GPU. To ma przekładać się na 40% lepszą wydajność graficzną oraz 30% wyższą szybkość na pojedynczym rdzeniu niż jego odpowiednik M1 Pro. Ale to tam pół biedy. Prawdziwym rodzynkiem w zestawieniu jest natomiast monstrualny chip M3 Max. Tutaj fachowcy z Apple pozbyli się już jakichkolwiek hamulców, wsadzając do tego procka 16 rdzeni, 12 wydajnościowych i 4 energooszczędne oraz 40 rdzeni graficznych. To ma się przekładać odpowiednio na 50% mocniejszą grafikę oraz aż 80% lepsze osiągi na procesorze względem M1 Max. Tak, Max.
Do tego twórcy mogą liczyć na sprzętową obsługę popularnych koderów i dekoderów wideo, w tym od tej generacji także AV1, który mam nadzieję w końcu stanie się standardem. Tak czy siak, spoko. Na papierze wygląda bardzo fajnie. I tak go nie kupię, bo nie mam hajsu. Ale dla tych, co mają, Apple pochwaliło się jeszcze jednym bardzo fajnym gimmickiem. Cała, naprawdę ładnie zrealizowana konferencja Apple została nakręcona najnowszymi iPhone'ami. Wszystkie te przejścia, najazdy, kolorki, wszystko to zostało stworzone z pomocą urządzeń, które większość z Was ma lub może mieć w swojej kieszeni. I nie wiem, czy kojarzycie, ale bodaj na wrześniowej konferencji z ogłoszeniem nowych iPhone'ów mogliśmy zobaczyć reklamówkę, gdzie profesjonalna ekipa filmowa używa iPhone'ów do kręcenia filmów. No i wtedy sobie pomyślałem, no bądźmy poważni, przecież nikt czegoś takiego na serio nie robi. Pamiętam jakieś reklamy samochodów z lat 90., gdzie Fiaty robiły jakieś dzikie akrobacje kaskaderskie, wygibasy, żeby trochę podkręcić percepcję potencjalnego nabywcy, ale wszyscy wiemy, że silnik z kaszlaka o mocy zawrotnych 24 koni nie jest jak magnes na kobiety, wystrzały i ekstremalne wrażenia. No chyba, że kobietą jest teściowa, wystrzały są wydawane przez umierający katalizator, a ekstremalne wrażenia to ścisk, kiedy próbujesz prowadzić bez wbijania łokcia w żebra szanownej teściowej. W każdym razie, całą tą otoczkę, że iPhone'em możesz nakręcić profesjonalny film, zrzucałem trochę na karb fantazji marketingowców Apple. A tu, proszę, niespodzianka, to zdecydowanie najlepsza reklama, jaką mogli zrobić. Czy zatem wy również moglibyście nakręcić iPhone'em taki sam materiał? Oczywiście. To znaczy pod warunkiem, że wydacie najpierw gruby hajs na ekipę, studio i oświetlenie, gdzie każda z tych rzeczy jest warta więcej niż rzeczony iPhone, ale... To nie znaczy, że ze smartfonem Apple nie da się nic zrobić. Myślę, że osoba, która ma trochę wiedzy, jest w stanie w domowych warunkach odtworzyć taki efekt gdzieś w 80%. A to już by było więcej niż 80% profesjonalnego YouTube'a. Ale co ja tam w ogóle gadam? Nie ma sensu się rozwodzić nad tymi bajerami dla bogoli. Dobrze wiem, dlaczego tutaj jesteście. Na pewno przyszliście tylko po to, żebym opowiedział wam o darmowych grach w tym tygodniu. No to słuchajcie, zastanawialiście się kiedyś, jak mogłoby wyglądać skrzyżowanie gry Binding of Isaac ze Stardew Valley? No to nie musicie się już dłużej zastanawiać, bo z odpowiedzią na to pytanie przychodzi darmowa gra z tego tygodnia, o której prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście. Turnip Boy Commits Tax Evasion, czyli po polsku, że pochłopiec popełnia przestępstwa podatkowe, to gra, która na tle miliona innych podobnych zręcznościowych roguelike'ów z widokiem z góry wybija się co najmniej pomysłowością. Jeżeli zatem kiedykolwiek zastanawialiście się, co byście zrobili jako warzywo w obliczu poważnych zarzutów i potencjalnie bardzo długiego wyroku, to ta gra jest w stanie przygotować Was na taką ewentualność. Do zgarnięcia za darmo na Epic Store od 2 do 9 listopada. Druga gra w tym tygodniu również dostępna jest na Epiku w tych samych dniach. Fist Forged in Shadow Torch to platformówka o zaskakująco ładnej oprawie graficznej, której akcja dzieje się w dość ponurym, dystopijnym świecie. Wcielamy się w rolę zająca operującego ogromną stalową rękawicą, a na swojej drodze spotykamy zarówno trudnych przeciwników, jak i nie mniej wymagające sekcje zręcznościowe. Gra wyszła zaledwie 2 lata temu i zebrała bardzo dobre recenzje. Średnia ocen operuje bowiem w okolicach 8 na 10. Jeżeli zatem lubicie takie gierki, to grzech nie przypisać. W końcu jest za darmo. I możecie się zastanawiać: ej, Kebab, a gdzie moja darmowa gra od ciebie? Nic się nie bójcie. Pamiętam. W tym tygodniu mam dla was jedną z moich ulubionych gier w cyberpunkowych, dystopijnych klimatach. Jeżeli mieliście zatem okazję zagrać w Cyberpunka 2077 albo w Ghost Runnera, ale do tej pory nie graliście w Deus Exa, to jest wasza okazja. W tym tygodniu na giveaway trafia Deus Ex Human Revolution. Ale co to? Gdzie się podział kod? W zeszłym tygodniu kod zniknął tak szybko, a w dodatku nikt się nie przyznał w komentarzach do zgarnięcia, więc żeby zwiększyć szansę, postanowiłem ukryć go gdzieś w materiale. Otóż to, koniec z szarżowaniem na koniec tylko po kodzik. Od teraz największe szanse będą mieli ci, którzy dokładnie obejrzą filmik. Zapraszam do zabawy. Szukajcie. A tymczasem ja zaprosiłbym was na streama, ale niestety dzisiaj, czyli w piątek, mam lot, więc nie dam rady. Ale jeśli chcecie zobaczyć, jak gram w darmowego Turnip Boya, to na moim kanale Twitch powinien być zapis z rozgrywki. Jeżeli zatem wam nadal mało zabawy ze mną, zapraszam na Twitcha. Link w przypiętym komentarzu. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa!